Cześć, nazywam się Pamela Bożek i razem ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi otrzymałam mikrogrant z Funduszu Feministycznego, w ramach którego zrealizowałyśmy warsztaty w ośrodku dla cudzoziemców i cudzoziemek w Łukowie. Finał naszych warsztatów i projektu odbędzie się we wrześniu w Galerii Labirynt w Lublinie, która jest najbliższą państwową publiczną instytucją sztuki. Odbyły się warsztaty krawiecko-artystyczne. Prowadziłam je ja w towarzystwie profesjonalnej, wspaniałej krawcowej Natalii Guniny, która ma doświadczenie migracji z Ukrainy. Razem z Natalią i uczestniczkami naszego projektu, panią Zaliną, Zairą, Hawą, Makką, Ainą i Lianą, stworzyłyśmy obiekt, tkaninę artystyczną o takim charakterze patchworku, która ma 1,5 metra szerokości i 20 metrów długości. Jest to ogromne dzieło sztuki, którego wyjątkowość polega na tym, że materiały, z którego została uszyta, pochodzą ze zbiórki odzieży, zbiórki darów dla tak zwanych osób potrzebujących. Dla mnie w koncepcji tego projektu był to bardzo ważny etap uczestnictwa osób z zewnątrz, które włączyły się w zbiórkę zorganizowaną w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie. Takich zbiórek w Polsce organizuje się dość dużo i często ich efekty niekoniecznie są pożądane, to znaczy nie wszystkie rzeczy oddawane, przekazywane w dobrej wierze na zbiórkach się przydają. W związku z tym chciałam zastanowić się nad tym, czego potrzebują potrzebujący i co zrobić z darem, który nie znajduje nowej właścicielki albo właściciela. Część rzeczy, które zostały oddane podczas tej zbiórki, nie nadają się do noszenia ze względu na zasady ubioru obowiązujące w islamie. I takich rzeczy zawsze jest bardzo dużo. Zbiórka odbywała się w Spółdzielni Ogniwo i później rzeczy zostały przetransportowane do Łukowa. Było ich tak dużo, że nie udało nam się użyć prywatnych samochodów i musiałyśmy zaangażować dodatkowe środki i inicjatywę w zebranie funduszy na transport ciężarowy. Następnie w Łukowie osoby wybrały rzeczy, które są dla nich przydatne i zostało nam bardzo, bardzo dużo materiału, na którym pracowałyśmy podczas warsztatów. Te rzeczy zostały zdekonstruowane, pocięte i zszyte na nowo. Tworzą przeróżne kolorystyczne układy. Są też wątki narracyjne, przedstawiające historię, taką uniwersalną historię życia kobiet, które je tworzyły. Ta tkanina zostanie zaprezentowana podczas specjalnego wydarzenia, które będzie miało charakter happeningu aukcyjnego, ponieważ naszym celem jest przeniesienie jej do galerii, dzięki czemu jej wartość symboliczna wzrośnie i ukonstytuuje się jako dzieło sztuki, a następnie sprzedaż po to, by pieniądze trafiły do uczestniczek projektu, bo to, czego tak naprawdę potrzebują osoby mieszkające w ośrodkach, to możliwość decydowania o tym, co kupią, realizacja konkretnych potrzeb. I to jest dar serca, ej. Mimo że do stworzenia tkaniny w ramach projektu Wasze Rzeczy użyłyśmy bardzo dużo ubrań, to w ośrodku wciąż pozostawał ich nadmiar. I w związku z zaproszeniem, które otrzymałam jako artystka od festiwalu Nadmiar, który odbywał się w Krakowie w lipcu, zdecydowałam się na to, żeby wykorzystać pozostałe rzeczy niepotrzebne już nikomu i takie, z którymi nie wiadomo, co dalej począć. Wybrałam 100 elementów garderoby, które utworzyły kolekcję Dar Serca, a w ramach
sesji fotograficznej wyprodukowanej przez grupę osób, które zaangażowały się w ten projekt, między innymi fotografkę Alicję Kozak i stylistę Tarasa Gębika. Wykorzystałyśmy tkaninę, wasze rzeczy jako tło, jako rodzaj inspiracji i element sesji zdjęciowej. I cała dokumentacja zostanie zaprezentowana w labiryncie. W imieniu wszystkich uczestniczek tego projektu bardzo dziękujemy Funduszowi Feministycznemu za wybranie naszego projektu w konkursie na mikrogrant. To spotkanie było dla nas bardzo ważne z różnych względów. Przede wszystkim jednak w zupełnie nowy sposób potraktowałyśmy naszą pracę twórczą. Zmieniła się formuła pracy, traktowania rzeczy, obchodzenia się z nimi. Znalazłyśmy nowe wartości w tym, co możemy zrobić w ramach warsztatów rękodzielniczych. No i mam nadzieję, że finał tej akcji będzie równie ważny i znaczący, co powstawanie tego dzieła. I serdecznie zapraszam do udziału w aukcji i do odwiedzenia Galerii Labirynt we wrześniu.